Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i chciałbym poświęcić parę słów na temat naszego obecnego naczelnika państwa, ale i nie tylko, także jego odpowiednika po drugiej stronie, nieudacznika, także pana Donalda T. Wiemy, że zdominowali oni przez wiele ostatnich lat, tak naprawdę od 1989 roku, prawie całkowicie polską scenę polityczną. No są tam oczywiście jeszcze pomniejsze podmioty, ale one nie mają znaczenia. Problem polega na tym, że różnica między jednym obozem a drugim zasadza się tylko na jednej różnicy, że partia, jak widać obecnie pod przewodnictwem Krzyżaka Donalda T., prowadzi nas w mgnieniu oka w stronę obłędu, w jaki poszła zachodnia Europa, a partia pana naczelnika Jarosława zaprowadziłaby nas tam tylko lekko później. Ale mi to wielka różnica. Skąd się to wszystko wzięło? To można w skrócie powiedzieć tak, że pan Jarosław zawsze miał kompleks i chciał być akceptowany przez środowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który potem się przerodził w Unię Wolności. I ta partia zawsze udawała partię inteligenczką i jednak pan Jarosław i jego brat jakoś tam się z nimi pożarli, nie zostali przez nich zaakceptowani i siłą rzeczy musieli się zająć elektoratem, którym tak naprawdę pogardzali jako inteligenci z Warszawy, pogardzali elektoratem narodowym, elektoratem konserwatywnym, no i tym bardzo katolickim, no nie ukrywałem. No ale jednak zostało im go zagospodarować. Na nasze nieszczęście przeważającą większość z tego elektoratu od wielu lat zagospodarowali i tak go otumanili, zwłaszcza pan Jarosław, że do tej pory duża część ludzi z tego elektoratu na niego i jego ludzi głosuje i w niego wierzy. Jakim cudem, nie wiem, ale tak to działa. I jedyną troską ludzi z jednego obozu i drugiego, czyli Tuskowo-Kaczorowego, było to, żeby w Polsce nie odrodziła się porządna konserwatywna narodówka, czyli coś w rodzaju narodowej demokracji bis. No i do tej pory im się to udało, że nic takiego na większą skalę się nie odrodziło. I kłopot nasz także zasadza się na tym, że nasze elity, czy z jednej, czy z drugiej strony, mają myślenie kompradorskie, czyli tak naprawdę myślenie urzędników kolonialnych, że trzeba jakiemuś matecznikowi służyć. Wcześniej była to Moskwa, a teraz mamy kilka mateczników. Główny to jest niemiecki, potem jest izraelski, no teraz doszedł jeszcze ukraiński. No i nie zapominajmy, że rosyjski też ma swoje wpływy i trochę jeszcze amerykański. No ale dalej potrzebują ci ludzie mateczniki, nie umieją myśleć samodzielnie. No, że pan Donald jest oddany całym sercem matecznikowi niemieckiemu, świadczy chociażby to, że czekający ileś lat w poczekalni podręcznik wspólnej historii polsko-niemieckiej, nie potrafię sobie wyobrazić, jak jest on napisany i raczej go, nie chciałbym go czytać, bo to jest tek bzdur, jest już wprowadzany do szkół. Świadczy to jedynie o pośpiechu, jaki Niemcy uprawiają, wykorzystując to, że ich nieudacznik przywieziony z Europy trzyma się u nas w rządzie i jeszcze w tym kraju miesza, żeby zyskać jak najwięcej. A druga strona nie potrafiła sobie zbudować, jak to Dmowski mówił, oligarchii narodowej, gdyż wszystko musiała kontrolować i trzymać za przysłowiową twarz i kontrolować. Nie mógł oczywiście wyrosnąć nikt bogaty, nie mógł wyrosnąć ktoś, kto ma podobną inicjatywę, też konserwatywną, narodową, prawdziwą, ale lekko inną od koncepcji pana naczelnika. Z nikim o współpracy nie można było być mowy, tylko wszystkich uzależniać, podjadać, a najmocniej to nie zwalniać tych z Gazety Wyborczej, nie zwalniać tych z salonów, no bo przecież do nich naczelnik ma kompleks, jest jednym z nich, tylko nie jest zaakceptowany. I na tym właśnie to polega, że tutaj, jak już mówiłem, ekipa pana Donalda, nieudacznika, to jedynie różnica jest taka, że oni spidują, gazują, żeby zrobić z nas taki sam bałagan, jak jest w zachodniej Europie, a w przypadku grupy skupionej wokół pana Jarosława trwałoby to trochę dłużej, ale jak mówię, nie jest to jakaś wielka różnica.
I to wszystko, co mamy, wynika z kompleksu naszego naczelnika wobec ludzi uniwolności, którzy go nie zaakceptowali. A wszystko to wynika, że jeszcze z tego, i to jest główna przyczyna, że po jednej i po drugiej stronie mamy elity o mentalności urzędników kolonialnych. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.